Sponsorem programu jest Orlen. No tak, bo w końcu jesteś profesjonalistką, która współpracuje jednak z gronem sponsorów, którzy od ciebie czegoś wymagają. Jak podpisujesz kontrakty sponsorskie, to duża jest ta lista wymagań? To zależy, jaki kontrakt. Oczywiście, że jeżeli umowa jest długa i umowa jest, że tak powiem, bardzo taka duża, no to jasne jest to, że po obydwu stronach są wymagania i oczywiście są prawa i obowiązki. No i jasne, że to jest praca, na którą się zobowiązujesz, to jest taki pełen etat i też musimy, my jesteśmy osobami publicznymi i mamy wiele różnych możliwości wypowiadania się, chociażby tak jak dzisiaj. W związku z czym no, nie możesz mówić zawsze tego, co ci ślina na język przyniesie. Czasami to też nawet powiesz coś, a jest to źle zrozumiane i potem dalej jest to przemielone w zupełnie inny sposób, dlatego mówię, bardzo często jest tak, że ja muszę sobie 10 razy przemyśleć na wiele różnych sposobów, jak to może być odebrane przez taką osobę, albo przez taką, albo przez siaką i dobrać ten najbezpieczniejszy środek, co czasem powoduje, że ta wypowiedź staje się taka nudna. I tego fanką do końca nie jestem, bo lubię, jak coś jest wyraziste i jest prawdziwe, naturalne, autentyczne. Sponsorem programu był Orlen.